I naprawdę bardzo cieszę się, że tu przyszłam, bo wielu rzeczy byłam po prostu nieświadoma. Też nie wszystko da się wyczytać, czy w internecie, czy na forach, czy w odpowiednich książkach. Także polecam z całego serca na pewno. I tak naprawdę zaczęłam tutaj przychodzić niedługo po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, jak zaczęłam powoli przybierać na wadze. W związku z tym, że miałam wcześniej problemy z kręgosłupem, to stwierdziłam, że im szybciej przyjdę i zacznę tutaj współpracę z Kasią, tym lepiej. Na początku zaczęłyśmy jeszcze od takich dosyć ćwiczeń, że tak powiem, mocnych z obciążeniami, oczywiście mocnych dopasowanych do kobiety w ciąży i jej możliwości, natomiast teraz już coraz bardziej schodzimy na takie ćwiczenia delikatniejsze, rozciągające bardziej, skupiające się na tym, żeby jednak powoli przygotowywać ten organizm i ciało do porodu. No ja przede wszystkim zaczęłam tutaj chodzić dlatego, bo jest to moja pierwsza ciąża, to będzie moje pierwsze dzieciątko, także chciałam też być jak najbardziej świadoma tego, co może się ewentualnie z moim ciałem stać i co ewentualnie później będę musiała, że tak powiem, nadrobić, jakie ewentualnie konsekwencje może ta ciąża mieć, jeśli chodzi o moje ciało i organizm. I tutaj przede wszystkim dowiedziałam się wielu rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia. Jest mnóstwo rzeczy, którym możemy zapobiec. Nie przychodząc tu pewnie bym o nich nie wiedziała, bo to chociażby jak, nie wiem, rozejście mięśni płaskich na brzuchu, nie miałam o tym pojęcia. A jeszcze zanim przyszłam tutaj na wizytę, już widziałam, że coś się dzieje dziwnego z tymi moimi mięśniami, bo inaczej się układają. Jest mnóstwo zagadnień związanych z mięśniami dnia miednicy, które są niezwykle ważne. Też nie miałam o tym zielonego pojęcia, więc tak naprawdę chciałam się jak najlepiej do tego przygotować i żeby świadomie jakby do tego porodu później podejść i być świadoma tego, co ewentualnie może się z moim organizmem dziać i jak go później, że tak powiem, przywrócić do stanu sprzed. Zmiany, jakie zachodzą w organizmie podczas ciąży, są tak naprawdę nie do przewidzenia. Często jest tak, że jeśli coś już się zadzieje, to później bardzo ciężko jest to odbudować. Natomiast taka świadomość i faktycznie regularne ćwiczenia i spotkania tutaj i nabywanie tej wiedzy pomaga w tym po prostu, żeby do tych rzeczy nie dopuścić. Jest później o wiele łatwiej wrócić do zdrowia, do tych sił sprzed ciąży i o wiele pewnie będzie łatwiej się później tym dzieciątkiem zajmować. Także ja polecam szczerze i naprawdę bardzo cieszę się, że tu przyszłam, bo wielu rzeczy byłam po prostu nieświadoma. Też nie wszystko da się wyczytać, czy w internecie, czy na forach, czy w odpowiednich książkach. Także polecam z całego serca na pewno.